powstaje najpiękniejszy punkt w rejonie czterech miejscowości, które nas otaczają, czyli Komarno, Kolonia, Komarno, Wólka Polinowska i Solinki. No wiemy, najwięcej osób przebywa tam, gdzie są kościoły, czy są jakieś inne punkty, które charakterystyczne dla danego terenu. Tu akurat znajdujemy się przed kościołem, który powstał w już latach 80., 90. poprzedniego stulecia, a podjęliśmy starania, żeby upiększyć teren, który wyprzedzał budowę tego kościoła, czyli wokół kaplicy, która służyła przez wiele, wiele lat starszym pokoleniom tych miejscowości, i podjęliśmy się z trudnej roli rewitalizacji i tej kaplicy, terenu wokół i terenu wokół nowego kościoła. Możemy powiedzieć, że to był pierwszy kościół, który powstał w tym terenie, bo przed jego powstaniem parafianie uczęszczali do Janowa Podlaskiego, do parafii Janów Podlaskich, czyli do Janowa jeszcze biskupiego, a później powstała ta kaplica, która umożliwiła to, że mogły się msze i uroczystości odbywać w tej kaplicy, i przez wiele, wiele lat służyła ta kaplica jako kościół parafialny. Kościół parafialny dopiero, powiedziałem, w latach 80., w zasadzie i troszeczkę nawet 90., ksiądz Tadeusz Lewczuk zmobilizował parafian i podjęto inicjatywę budowy nowego kościoła, który to jest też okazały, piękny, pięknie wyposażony, ostatnio nawet odrestaurowany, wiele nowych rzeczy się w nim pojawiło. A kaplica no, nie miała takiego wyglądu, jak ma teraz, bo już dużo prac zostało w tym okresie wykonanych. W zasadzie 1844 rok to była taka data charakterystyczna, gdzie powstały zręby tej kaplicy. Ona była dużo mniejsza, a później, jak się parafia powiększała, dobudowano drewniane prezbiterium. To drewniane prezbiterium, jak się skończyły modlitwy i msze w tej kaplicy, została rozebrana, ścianę tam, gdzie było prezbiterium, zamurowano i powstała kaplica w takich wymiarach, jakich się obecnie znajduje. No nie ukrywam, wymiarami ta kaplica nie pozwoliła zgromadzenia dużej rzeszy wiernych, bo trzeba przyznać, że jeszcze oprócz tego kaplica musiała mieć swoje wyposażenie, swoją mensę, chór, stalle, bo też takowe były. No ale tak jak powiedziałem, ponad dwa wieki służyła parafianom. No i ulegała troszeczkę degradacji, niszczeniu, więc podczas sporządzania lokalnego programu rewitalizacji gminy Konstantynów ujęliśmy ten teren jako niezbędny do podjęcia starań o to, żeby odbudować, żeby to ucywilizować, żeby to uporządkować, a pozwoliło to na uporządkowanie również terenu wokół. Znajdujemy się w tej chwili na parkingu przed nowym kościołem. 52 samochody może tutaj zaparkować. Za nami mamy przygotowane miejsce na piękny plac zabaw. W miesiącu lipcu plac zabaw powstanie. Kolorowy, wesoły, ogrodzony drewnianym płotkiem. A przed nami trwają prace przy alei, która będzie ułożona z kostki granitowej. Aleja będzie nie tylko do kaplicy, ale wokół kaplicy będzie ułożony taki ciąg pieszy. Chcemy jeszcze połączyć ten ciąg pieszy z drogą powiatową przez miejscowość Komarno-Kolonia. Wykonano już bardzo dużo prac, bo można powiedzieć, że odrestaurowanie kaplicy dobiega końca. Kaplica i dzwonica otrzymały nowe pokrycie miedziane, uzupełniono tynki, gzymsy, odwodniono teren. W tej chwili trwają ostatnie prace tynkarskie. Niezbędna jest jeszcze wymiana chóru i podłóg drewnianych i oczywiście pomalowanie i prace przy kaplicy zostaną zakończone. A teren, tak jak widzimy po ostatnich ulewach, wymaga tutaj jeszcze dużego zaangażowania sprzętowego, ale na pewno też będzie uporządkowany, będzie zasiana trawka. Także mam nadzieję, że to będzie taka fajna wizytówka i perełka
naszej gminy. Rodzą się pomysły. Nie ukrywam, taki pomysł nawet tutaj poddał nam pan archeolog Mieczysław Bienia, który jest mieszkańcem tej parafii, pół kilometra stąd mieszka, i zasugerował, żeby się zastanowić nad tym, czy nie zlokalizować tam muzeum, małego muzeum krzyży. Małego muzeum krzyży, zrobić akcję taką informacyjną. W różnych domach są różne te krzyże, żeby je po prostu wypożyczyć i żeby je prezentować, pokazać, i myślę, że ludzie, którzy będą tutaj przyjeżdżali, na pewno z chęcią by to podziwiali. Oprócz tego to będzie też taka mała salka multimedialna. Będzie zamontowany sprzęt multimedialny, nagłośnienie, więc można będzie zrobić jakieś małe spotkanie z jakąś ważną osobą, czy nawet zrobić jakąś piękną prezentację. Parking jest oświetlony ekologicznym oświetleniem z wykorzystaniem OZE. Mamy panele, które ładują te oprawy. Pierwsze w gminie. Tak, pierwsze w gminie. No i nie ukrywamy z informacji, które posiadamy. Przez całą noc te lampy świecą, czyli naładują się akumulatory, które tutaj są zakopane, i dzięki temu parking jest oświetlony przez całą noc. Oprócz tego jest zamontowany monitoring. No i przyznam szczerze, zaangażowano też duże pieniądze, bo wartość przedsięwzięcia prawie 2,5 miliona. Dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego to kwota 1 900 000, a prawie ponad 600 tysięcy jest to udział własny gminy. Ale chyba te pieniądze nie szkoda tutaj w tym momencie. Widać, że pracują. Myślę, że te pieniądze nie są wyrzucone w błoto. One tutaj dadzą swój efekt i dobrze, że podejmowane są działania, które ratują tego typu obiekty. Tu chyba najbardziej się z tego powinien cieszyć też pan konserwator zabytków, bo nie korzystamy ze środków pana konserwatora, ale dzięki innym możliwościom utrzymujemy tą strukturę zabytkową w odpowiedniej formie, żeby mogła służyć albo mogła naszym potomnym być pokazana w prawie że niezmienionej formule.